Jacek Iwona, zapraszam na serwis. TVP Dokument trafi do testowych muksów DVB-T2 Heft. Więcej opowiedzą Jan Iwona i Grzegorz Tłumacz. Telewizja Polska ogłosiła, że jej nowy kanał TVP Dokument w jakości HD będzie nadawany naziemnie w ramach testów nowego standardu nadawania DVB-T2 Heft prowadzonych z nadajników zlokalizowanych w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Poznaniu oraz Gdańsku. Czy to oznacza, że od 19 listopada testowa emisja DVB-T2 ruszy także w Warszawie, Poznaniu i Gdańsku, obok tej prowadzonej już w Krakowie i Katowicach? 19 listopada wystartuje nowy kanał tematyczny Telewizji Polskiej, TVP Dokument. Kanał ten będzie pierwszym kanałem tematycznym Telewizji Polskiej skupionym na tematyce dokumentalnej dostępnym w ramach naziemnej telewizji cyfrowej. Kanał będzie też dostępny w sieciach kablowych i na platformach satelitarnych, informuje TVP. Telewizja Polska dąży zarówno do poprawy jakości nadawania swoich programów, jak również konsekwentnie rozwija i poszerza ofertę programową. Czego wyrazem jest uruchomienie nowego kanału tematycznego TVP Dokument. Chcemy oferować treści najwyższej jakości, dla jak największego grona odbiorców. Dlatego nowy kanał udostępnimy naziemnie w ramach testów nowego standardu nadawania DVB-T2 HEVC. Od początku testów obejmiemy zasięgiem nadawczym około 12 milionów osób i sukcesywnie będziemy zwiększać ten zasięg aż do pokrycia terenu całego kraju, mówi Marcin Klepacki, dyrektor Biura Dystrybucji Telewizji Polskiej. Powstanie TVP Dokument jest naturalnym krokiem w rozwoju oferty programowej Telewizji Polskiej. Od lat TVP jest bowiem największym producentem filmów dokumentalnych w kraju. W roku 2021 przewidujemy blisko 50 premier produkcji bądź koprodukcji. Oznacza to co najmniej jedną premierę dokumentalną tygodniowo, mówi Tomasz Piechal, redaktor naczelny TVP Dokument. Nasze filmy dotyczą bardzo różnorodnej tematyki, nie tylko historycznej, ale również społecznej, międzynarodowej. To zróżnicowanie będzie widać na naszej antenie, która będzie oferować naszym widzom poznanie wielu różnorodnych światów, przyrody, nauki, podróży, ale także wielu niezwykłych historii zwykłych ludzi. Bo to właśnie człowiek jest dla nas głównym bohaterem anteny. Zróżnicowaną ofertę programową TVP Dokument tworzą seriale i filmy dokumentalne, poruszające tematy społeczne, historyczne, dokumentalne, polityczne i kulturowe, m.in. programy BBC i program Beata Włodarczyk zaprasza. Wszystko w tym serwisie, do zobaczenia w kolejnym wydaniu. Jacek Iwona, kłaniam się Państwu.